In memoriam. Henryk Jerzy Chmielewski, Papcio Chmiel, 1923-2021. Jest nam bardzo smutno. Zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako Papcio Chmiel. Był jednym z ojców polskiego komiksu. Urodził się w Warszawie 7 czerwca 1923 roku. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, po wojnie służył w Wojsku Polskim. Później pracował jako grafik w świecie przygód i świecie młodych. Pierwsze komiksy narysował w 1947 roku. Kilka lat później wymyślił Trójkę Słynnych Przyjaciół, a pierwsze plansze o Tytusie, Romku i Atomku ukazały się w świecie młodych w 1957 roku. Później, bo w 1966 wydano pierwszą albumową edycję. Księga pierwsza, Tytus zostaje harcerzem, potem były kolejne. Tytus otrzymuje prawko jazdy, Tytus kosmonautą, Tytus żołnierzem, Podróż do ćwierćkoła świata, Tytus olimpijczykiem, Tytus poprawia Dwójkę z geografii Polski. Tematy pierwszych pięciu tomów zostały narzucone przez wydawcę. Później Chmielewski przerysował je, by straciły swój propagandowy charakter. Szacuje się, że nakłady komiksów przekroczyły grubo 10 milionów egzemplarzy. W latach 90. Chmielewski zmienił podejście do bohaterów, którzy przestali być harcerzami, nieco dorośli, a scenariusze odwoływały się do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. W ostatnich albumach Chmielewski osadzał akcje w historycznych momentach. Powstanie warszawskie czy bitwa pod Grunwaldem, a publikacje były zbiorem jednoplanszowych rysunków. Ukazało się ponad 30 zeszytów głównego cyklu, 5 albumów historycznych i 2 zbierające wczesne komiksy z tymi bohaterami. Będzie nam go brakować. Cześć jego pamięci. Zespół Attikusa.